Ostatni dzień listopada to jednocześnie ostatni dzień legnickiego roweru miejskiego. Zainteresowanie jednośladem przeszło najśmielsze oczekiwania Urzędu Miasta. Mimo, że jeździliśmy od lipca i jeździmy do ostatniego dnia listopada, mamy do czynienia z rewelacyjnym, bardzo mocnym rekordem. Legniczanie w tym czasie wypożyczyli rowery miejskie, wypożyczali rowery miejskie aż 44 tysiące razy. I jest to wynik większy niż za pełne dwa poprzednie sezony. Na rower trzeba będzie teraz zaczekać aż do kwietnia, ale magistrat informuje, że będzie jeszcze więcej frajdy z jazdy. Jeździć będziemy większą flotą, bo będzie więcej jednośladów, większa ilość stacji i więcej, powiedzmy, rowerów niestandardowych, cargo, takich do przewozów rodzinnych, rowerów małych dla dzieci. Urząd Miasta podpisał umowę z firmą Nextbike do 2020 roku.